Dobry wieczór, Marek Świerczyński, zapraszam na Sport Opolski Ekstra. Oto co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Drugi rok z rzędu finał Złotego Kasku odbył się w Opolu. Był to memoriał Jerzego Szczakiela, wychowanka kolejarza Opole. W tym turnieju po 10 latach zwycięstwo odniósł Maciej Janowski. Trzykrotny zdobywca Złotego Kasku Bartosz Zmarzlik w tym roku był drugi. Trzecie miejsce zajął Piotr Pawlicki, a na opolskim stadionie była Wiktoria Katus. Jesteśmy na stadionie żużlowym w Opolu, gdzie rozgrywa się zaraz turniej o Złoty Kask. Część zawodników to reprezentanci Polski i właśnie z trenerem reprezentacji Polski, Rafałem Dobruckim, porozmawiamy. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Ostatnio bardzo ładne zwycięstwo w drużynowych mistrzostwach Europy, było aż 14 punktów nad Danią. Był pan pewien tego zwycięstwa i swoich zawodników od początku? No, pewien, nie pewien. No, pycha kroczy przed upadkiem, więc zawsze z pewnym szacunkiem dla przeciwnika podchodzimy do zawodów i zawsze ten respekt musi być. Czy można powiedzieć, że takie zawody jak drużynowe Mistrzostwa Europy i Złoty Kask to będzie sprawdzian przed lipcowym Pucharem Świata? Każde zawody to sprawdzian, więc dla zawodników, dla sprzętu, dla drużyn, także no, taki jest sport właśnie. A co z takiego turnieju jak Złoty Kask może pan jako trener wyciągnąć o swoich zawodnikach? No na pewno tych, którzy będą nas reprezentować na eliminacjach światowych do Mistrzostw Świata, bo Złoty Kask jest również taką właśnie polską eliminacją, to na pewno. Na pewno jest to okazja dla zawodników, żeby się sprawdzić. Pogoda nas nie rozpieszczała w tym roku, jeśli chodzi o wiosnę, więc dużo zaległości, sezon późno rozpoczęty, więc... Myślę, że to też ciągle jeszcze jakieś testy, wjeżdżanie się, bo jeszcze widać też u niektórych zawodników, że tej jazdy mało. A jakby pan określił stan toru w tym momencie, na tym stadionie? Nie wiem, w tym momencie, bo cały czas trwają prace. Na razie no jakoś tak pogoda dopisuje, przede wszystkim nie pada. Myślę, że jakiejś tragedii nie ma. A kto jest pana faworytem w tym turnieju? Wszyscy, 16 zawodników. Każdy może wygrać. Wiadomo, że jest grupa zawodników, którzy tutaj na pewno ostrzą sobie zęby, żeby te zawody wygrać i mają ku temu jak najwięcej argumentów, aczkolwiek no, są 4 kółka i 4 zawodników, każdy może wygrać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprawdźmy zatem, jak potoczyła się rywalizacja o Złoty Kask w Opolu. W sobotę od godzin porannych fani żużla zastanawiali się, czy finał Złotego Kasku w Opolu dojdzie do skutku. Obawiano się, że deszcz pokrzyżuje plany rozegrania zawodów. Zawodnicy przed wyjazdem z parku maszyn i władze kolejarza Opole, które odpowiadały za przygotowanie toru, co do jego stanu pozostawały pozytywnie nastawione. Jak na kolejne zawody, optymistyczne, zobaczymy co uda się tutaj włodarzom zrobić z tym torem, bo na chwilę obecną szału nie ma. Tory będzie dzisiaj bardziej przyczepny ze względu na to, że padało 3 godziny, ale jak widzimy, prace na torze trwają i myślę, że będzie bardzo ładne ścigane. Mamy super zawodników dzisiaj. Mimo że z opóźnieniem, to dzięki dobremu przygotowaniu toru udało się przeprowadzić zawody i to na wysokim poziomie. Podczas ścigania zdarzył się jeden upadek. W biegu 7 na skutek zaciętej rywalizacji po trąceniu przez Wiktora Przyjemskiego wywrócił się Szymon Woźniak. Zawodnik wyszedł z tego bez szwanku i stanął do powtórki biegu. Sprawcą nieprzyjemnego zamieszania został uznany Mateusz Cierniak i został wykluczony. Na torze w żadnym biegu nie zaprezentował się Maksym Drabik i zastąpił go Przemysław Pawlicki. Zwycięzcę udało się wyłonić bez biegów dodatkowych. Różnice między zawodnikami, którzy znaleźli się na podium, były minimalne. Pomiędzy każdym z nich był punkt różnicy. Maciej Janowski wygrał z dorobkiem 14 punktów, Bartosz Zmarzlik nazbierał ich 13, a Piotr Pawlicki 12. Mimo doskonałej jazdy, szczególnie w biegu 19, kiedy to Zmarzlik z trzeciego miejsca ostatecznie ulokował się na pierwszym, zawodnik Motoru Lublin nie zdołał obronić czwartej wygranej w tych zawodach. Dla doświadczonego Janowskiego było to drugie zwycięstwo w turnieju o Złoty Kask po 10 latach. Aż 10 lat? To trochę czasu minęło. Uczucie bardzo dobre. Zadowolony jestem bardzo z dzisiejszej dyspozycji. Może nie tak bardzo z miejsca, jak ze swojej jazdy i z tego, jakie miałem uczucia na motocyklu, więc to było dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że ta forma rośnie i mam nadzieję, że nie będzie się zatrzymywała.
Jego sukces to owoc ciężkiej pracy i nowych technik. Jak widać, zawodnik i jego zespół podjął dobrą decyzję, ponieważ na 5 biegów przegrał tylko jeden, a i tak zdobył w nim 2 punkty. Sporo treningów ostatnimi dniami. Ogólnie parę rzeczy zmieniłem w swojej jeździe i dzisiaj to fajnie zaprocentowało, więc cieszę się, że idziemy w dobrym kierunku. Po raz trzeci turniej jest memoriałem Jerzego Szczakiela, wychowanka kolejarza Opole oraz mistrza świata na żużlu z 1973 roku. Pozostajemy w kręgu sportów motorowych. Ulice w Nysie i okolicach opanowały w ten weekend samochody rajdowe. Rywalizacja była częścią obchodów jubileuszu 800-lecia miasta Nysa. Największym zmartwieniem dla kierowców była niepewna pogoda, bo utrudniała właściwe przygotowanie samochodu. Nie trafiliśmy troszkę z oponami, założyliśmy deszczówkę, baliśmy się, że będzie tam może mokro, a aczkolwiek było sucho, troszkę opona płynęła. Zaryzykowaliśmy oponami na suchą nawierzchnię, okazuje się, że to był dobry wybór, nawet wręcz bardzo dobry. Teraz idziemy jeszcze jedną średnią, znaczy jedną klasę opon wyżej, bo jednak chcemy to tempo zwiększyć. Łącznie do rywalizacji w rajdzie nyskim stanęło ponad 60 kierowców. Z trasą mierzyli się zarówno rajdowcy z licencją, jak i amatorzy. Spotkały się tutaj w Nysie 4 cykle rajdowe. Rajdowe Mistrzostwa Południa, rajdowe Mistrzostwa Opolszczyzny. To są 2 cykle zawodowe i dodatkowo 2 cykle amatorskie. To jest rajdowy samochodowy Puchar Śląska i opolski samochodowy Puchar Rajdowy. Rajd rozpoczął się prologiem na terenie fabryki samochodów dostawczych. Wczorajszy prolog przejechany czysto, także też nieoficjalnie czas był dobry. Trzecie miejsce, także będzie jakiś, mam nadzieję, pucharek. W drugim dniu zmagań natomiast organizatorzy przygotowali 2 odcinki specjalne, z którymi kierowcy musieli radzić sobie 3-krotnie. Łączna długość OS-ów to blisko 50 km. Czujemy się jak u siebie. Te odcinki nam przypominają w zasadzie odcinki wszystkich tych dolnośląskich, tak naprawdę odcinków specjalnych rajdów Tarmac Master, czy rajdu dolnośląskiego, czy świdnickiego. W zasadzie jest bardzo przyjemnie, bardzo fajny rajd. Z pierwszym przejazdem odcinków specjalnych najszybciej poradził sobie Artur Sękowski z pilotem Patrykiem Olejniczakiem w samochodzie BMW M3. Krok pierwszy, czyli pętla pierwsza, zgodnie z planem, czyli prowadzimy. Natomiast nauczony doświadczeniem i rajdy są na tyle nieprzewidywalne, że to właściwie nie ma razie o czym mówić. Przed nami jeszcze kupę kilometrów do przejechania, kupę przygód do przeżycia. Nieprzewidzianych przygód udało się uniknąć i Sękowski był najszybszy na każdym z odcinków specjalnych, a tym samym był najlepszy w klasyfikacji generalnej wśród kierowców licencjonowanych. Zwycięzcy rajdu nyskie trasy sprawiły sporo frajdy. To jest taka prawdziwa kwintesencja takich starych, dobrych rajdów. Ja pamiętam, jak tu 20 lat temu oglądałem Pawła Dytko na tych odcinkach i ten asfalt jest właściwie nawet chyba w jeszcze gorszym stanie niż wtedy. Ale to fajnie. Kolejne rajdowe emocje w naszym regionie na początku lipca. Kierowcy spotkają się na 5. rajdzie Ziemi Głubczyckiej. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle ponownie przegrali z Jastrzębskim Węglem w finałowej batalii o Mistrzostwo Polski. W toczącej się do 3 zwycięstw rywalizacji Jastrzębianie prowadzą już 2-0. By Zaksa przedłużyła swoje szanse na złoto, musi wygrać w środę. Pierwszy mecz w Jastrzębiu Kędzierzynianie przegrali 2-0. Wydawało się, że na własnym parkiecie podopieczni Tuomasa Samelwuo muszą zaprezentować się lepiej. Te nadzieje wzmocniła premierowa partia wczorajszego starcia, wygrana przez Zaksę 26-24. Nie zaczęliśmy idealnie, w pierwszym secie trochę tak zaskoczeni byliśmy. Chociaż ten set się skończył 26-24 dla Zaksy, a po tym nieudanym secie trochę odnaleźliśmy się. Po zmianie stron jednak goście zagrali znacznie lepiej. Prym w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła wiódł Tomasz Fornal, który zresztą po meczu odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika. Przyjmujący zdobył aż 20 punktów, atakując z ponad 60% skutecznością. Zaksa zupełnie nie potrafiła znaleźć sposobu na powstrzymanie nie tylko Fornala, ale także jego kolegów. W drugiej partii Jastrzębianie wygrali do 22, a w kolejnych przewaga była jeszcze większa. Kędzierzynianie zdołali zdobyć odpowiednio 15 i 19 oczek i musieli zejść z boiska pokonani. No nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, ale no, rywalizacja nie jest skończona. Dopóki któraś drużyna nie wygra 3 meczów, no to nie
nie wyłonimy mistrza. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Spotykają się dwie najsilniejsze drużyny tegorocznej edycji Plus Ligi, więc nikt nie spodziewał się, że to będą łatwe, przyjemne mecze. Przed zespołem trenera Samuel Wuo teraz mecze ostatniej szansy. Najbliższy w środę o 20:30 w Jastrzębiu. Jeśli Zaksa wygra, rywalizacja wróci do Kędzierzyna Koźla w sobotę. Ewentualny piąty mecz natomiast odbędzie się 17 maja. W przypadku zwycięstwa Jastrzębskiego Węgla natomiast losy Mistrzostwa Polski zostaną przesądzone, a obu drużynom pozostanie już tylko przygotowanie do wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W cyklu Polska i świat hokej. Przez ostatni tydzień reprezentacja Polski rywalizowała w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w brytyjskim Nottingham. Biało-czerwoni zmagania zakończyli historycznym sukcesem. Za rok zagrają w elicie. Podopieczni trenera Roberta Calabera, choć na brytyjskim lodzie nie byli niepokonani, do historii przeszli z kilku przyczyn. Po pierwsze, najważniejsze. Gdy Polacy poprzednio grali w hokejowej elicie, 8 obecnych reprezentantów nie chodziło jeszcze nawet do szkoły podstawowej. Od czempionatu w Göteborgu mija bowiem 21 lat. Taka ich pewność sobie, Grzesiu Pasiu do nich mówi, Leszek, nieważne, czy ktoś ma 36 lat, czy 20, jesteśmy jednością, my to zrobimy. I ja byłem taki zbudowany tym chłopakami przed tym turniejem i udowodnić, że faktycznie tak będzie. Droga pomarzenia wiodła przez 5 spotkań. Premiowane awansem były natomiast 2 miejsca. Biało-czerwoni zmagania rozpoczęli od zwycięstwa 7-0 z Litwą. Identycznym rezultatem zakończyło się także spotkanie z Koreą Południową. Pomiędzy tymi dwoma meczami Polacy stoczyli 2 boje z głównymi kandydatami do awansu, Wielką Brytanią i Włochami. Z gospodarzami mistrzostw Polacy co prawda przegrali po dogrywce 4-5. Przegrywamy ten mecz w dramatycznych okolicznościach. Ale wywalczony punkt okazał się ostatecznie bezcenny. Heroiczny bój z Włochami Polacy zakończyli triumfem 4-2 i przed ostatnim meczem z Rumunią mieli wszystko w swoich rękach. Zwycięstwo dawało awans. Ta świadomość być może nieco sparaliżowała polskich hokeistów, którzy mimo przewagi nie potrafili trafić do rumuńskiej bramki. Sami natomiast stracili gola w pierwszej tercji. Losy meczu odmieniły się na początku drugiej odsłony, gdy na ławkę kar odesłany został Hugo Gecze, bo to właśnie gra w przewadze była najgroźniejszą bronią Polaków. Nie inaczej było tym razem. Bramkę wyrównującą dał Grzegorz Pasiut, a potem było już jakoś łatwiej. Odnotować należy, że trafienie Pasiuta to 11 gol Polaków na tegorocznych mistrzostwach, zdobyty w grze w przewadze. I to drugi powód, dla którego drużyna Calabera przeszła do historii, bo 11 bramek w przewadze to rekord dywizji 1A. Wracając do meczu z Rumunią, Polacy wygrali 6-2 i mogli świętować sukces. Ja chcę podziękować całej drużynie, chłopakom. Starali się bardzo, dużo poświęcenia, dużo walki, dużo zdrowia zastawili, dużo serca. A myślę, że to nie tylko tych chłopaków, ale dla wszystkich kibiców, sponsorów, przyjaciół hokeja, pre tą naszą ładną dyscyplinę. Z kronikarskiego obowiązku i z pewnym rozrzewnieniem wspomnieć należy, że w reprezentacji Polski na czempionacie zagrało 3 wychowanków Orlika Opole: Paweł Dronia, Arkadiusz Kostek i Dawid Zabolotny. Podstawowym bramkarzem kadry był natomiast także znany z występów w Opolu John Murray. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity z udziałem reprezentacji Polski rozegrane zostaną w Czechach w maju. W Jakubowicach odbyły się 4-dniowe ogólnopolskie i lokalne zawody konne w skokach w ramach jeździeckiej majówki. Na parkurze zaprezentowało się łącznie ponad 300 zawodników i ich konie. Skoki to dyscyplina jeździecka, która i od konia, i od jeźdźca wymaga dyscypliny. Kluczem do udanego występu jest partnerstwo między zwierzęciem a jego jeźdźcem. Można powiedzieć, że brzmi to bardzo łatwo, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby przejechać szybko i na zero. Bez zrzutek, ale jest to naprawdę trudne i trenujemy naprawdę latami, żeby osiągnąć poziom i cały czas staramy się iść wyżej. Do rywalizacji na placu konkursowym stanęła rekordowa liczba około 350 zawodników. Są to zawody Polskiej Ligi Jeździeckiej, ogólnopolskie,
Tak, więc wiadomo, że mamy tutaj część zawodników lokalnych. Opolszczyzna jest bardzo mocna w tej chwili w jeździectwie, jak i zawodników z całego kraju. Zawody, które odbyły się w Jakubowicach, to jedne z najważniejszych w kalendarzu, na które zjechała polska elita jeździecka. Imprezę zapoczątkował pan Ludwiczak z Agrohandlu Śrem. W tej chwili ta impreza jest kontynuowana już przez Polski Związek Jeździecki jako głównego organizatora. No i poza jakby po Mistrzostwach Polski to jest najważniejsza jeździecka impreza w skokach w Polsce. Kategorie startów zostały przygotowane tak, by rywalizacja nie ograniczała się jedynie do ścisłej polskiej czołówki. Najniższą kategorią jest kategoria młodzieżowa przeznaczona dla juniorów do 15 roku życia i ci zawodnicy startują w konkursach o wysokości 110-115 cm. Kolejną wysokością jest 120 cm, to jest najniższa taka runda brązowa, oprócz tego jest runda złota i srebrna i jest też konkurs drużynowy. Zwieńczeniem weekendu był 7. memoriał Marcina Klubsia, jednej z najważniejszych osób dla klubu jeździeckiego Osadkowski. Marcin zakładał z nami ten ośrodek, był wielkim pomysłodawcą tutaj całej koncepcji rozgrywania imprez. No i teraz wszystko to, co robimy, staramy się robić tak, jak byłby cały czas z nami. I memoriał świętujemy co roku. Jeździecka majówka to dla części jeźdźców i ich koni pierwsze zawody w sezonie oraz próba sił przed sierpniowymi Mistrzostwami Polski. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejne wydanie Sportu Opolskiego Ekstra zapraszam za tydzień w imieniu Wiktorii Katus. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.